Hej maszyny, gotowe do ciężkiej pracy? Bo ja już nie mogę się doczekać. Hej koparko, hej spychaczu, jesteście tam? No jestem, jestem, dźwigu, co ty tak krzyczysz? Jeszcze nie ma Boba, a ty już taki podekscytowany? Wiecie co? A ja to bym sobie dzisiaj zrobił dzień wolny. Tak bym sobie odpoczął od tej ciężkiej pracy. No cóż, ale zobaczymy, co Bob dla nas dzisiaj przygotował. Właśnie, właśnie, Bob, gdzie jesteś? Bob, Bob! Hej maszyny, zniecierpliwione i gotowe do pracy? Mam dla was dzisiaj niespodziankę. Niespodzianka, niespodzianka? Mów szybko, co nas dzisiaj czeka. Dzisiaj mam dla was dzień wolny. Możecie sobie odpocząć, moje kochane maszyny. Będę dzisiaj sprawdzał nowy sprzęt. Ojej, dzień wolny? Jak to? A ja się cieszę, super! Marzyłem o odpoczynku. Dzięki, Bob! Hej, maszyny, nie martwcie się. Jutro na pewno będziecie mi potrzebne. A teraz możecie sobie spokojnie odjechać do garażu albo pojeździć na podwórku. No dobrze, Bob, pojedziemy. Tylko na początek chciałbym zobaczyć tą twoją nową maszynę, którą będziesz testować. Już się robi, wołam ją. Koparko, koparko, chodź tu do nas. Już jadę, zbliżam się. Tut. Oto nasza nowa maszyna. Jest tylko do testów, więc nie zostanie z nami na długo. Wow, ale ona jest wielka. Wygląda zupełnie tak jak ja, tylko jest o wiele większa. Zgadza się, oboje jesteśmy koparkami. Tylko ja troszeczkę większy. Dobra, kochane maszyny, czeka mnie dzisiaj ciężki dzień, więc zmykajcie szybciutko do nas na podwórko. Do zobaczenia wieczorem. Dobrze, Bob, już jedziemy. Wracamy do domu. Miłego dnia, Bob. I jak? Gotowy do pracy? No pewnie, Bob, już nie mogę się doczekać. Tylko powiedz mi, co dzisiaj będziemy robić? Czeka nas ciężki dzień. Dostałem telefon z fabryki ciastoliny, że mają tam straszny bałagan. Musimy wszystko uporządkować. Zaraz pojedziemy i się okaże, co nas tam czeka. Dalej, koparko, jedziemy. Czeka nas daleka droga. Jedziemy, jedziemy. Czas na wielką pracę. Zaraz będziemy na miejscu. Hej, koparko, stój, to tutaj. Tutaj jest ta fabryka ciastoliny, zatrzymaj się. Hej, Bob, tu jest straszny bałagan. Chyba sobie ktoś żartuje. Jak mam sobie z tym poradzić? Masz rację, koparko. Wszystkie kolory są pomieszane. Czeka nas ciężka praca dzisiaj. No cóż, zabierajmy się do roboty. Hej, koparko, na początku zajmij się tą jasno-brązową ciastoliną. Jasne, Bob, już się robi. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Zrobione! Hej, koparko, wspaniała robota. Spójrz, tutaj jest pojemnik, do którego musimy włożyć właśnie ten kolor ciastoliny. Spróbuj to tutaj przerzucić. Pierwszy, drugi kawałek, trzeci i czwarte. Załatwione, Bob! Bierzmy się dalej do roboty. Wspaniale, koparko. Teraz ja spróbuję pozbierać tą brązową ciastolinę i włożyć do mojego koszyka. Pierwsza kulka, druga, trzecia, czwarta i kolejna, kolejna. Ojej, ile tutaj jest tej brązowej ciastoliny? Zaraz mi się nie zmieści do mojego koszyka. Spójrz tylko, koparko. Dalej, Bob, pracuj, pracuj ciężko. Okej, wkładam już ostatnie. Kolejna, kolejna, wkładam. Ojej, wszystko mi tutaj wypada. I skończone.
Wspaniale, Bob! Wiozę już Ci pojemnik na tą brązową ciastolinę. Uwaga, jadę i już! Dzięki, koparko! Już wrzucam! I skończona robota! Zajmuję się żółtą! Wspaniale, koparko! Ja zajmę się tą białą ciastoliną. Wrzucam żółtą! Dobra, koparko, ja pakuję białą. Pierwszy kawałek, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Dobrze, koparko, kończymy już. Został nam tylko kolor zielony i czerwony. Spoko, Bob, zabieram się do roboty. Cofam i biorę czerwone. I udało się! Dobra, Bob, ostatni kolor i fabryka będzie posprzątana. Masz rację, koparko. Został tylko kolor zielony. Zaraz poszukamy pojemnika, gdzie mamy go wrzucić. Tutaj, Bob, zobacz, tutaj jest kolor zielony. To wrzucamy. Wkładamy. I zamknięte. Ojejku, Bob, strasznie się zmęczyłem. To był długi dzień. Czy to już koniec roboty na dzisiaj? Masz rację, moja droga koparko. To był długi i pracowity dzień. Ale to już koniec. I powiem Ci szczerze, że spisałeś się fantastycznie. Będziesz wspaniałą maszyną. Możemy już wracać do domu? Strasznie chcę już być u siebie. Jasne, koparko. Wracajmy. To jedziemy do domu.